Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium Polskiego Oddziału firmy Drupal Software. Tematem dzisiejszego spotkania będzie wprowadzenie do analizy etapów budowy dla programu RFM6. Razem ze mną dzisiejsze spotkanie będzie moderował Pan Kamil Kozdroń, który w firmie świadczy usługi wsparcia operacyjnego o charakterze naukowo-inżynieryjnym oraz ogólnorozwojowym w kontekście samego programowania, jak i polskiego oddziału firmy Drupal Software. Ja nazywam się Emanuel Ptak i będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze webinarium odbywa się przy użyciu platformy GoToWebinar. Po prawej stronie mają Państwo panel sterowania tej platformy. Najważniejsze miejsca, które mogą służyć Państwu do lepszego odbioru naszego webinarium, to ta pomarańczowa strzałka, dzięki której możemy schować nasz panel sterowania po prawej stronie ekranu. Wtedy się obraz znacznie polepszy. Dodatkowo mamy tutaj soundcheck, gdzie możemy sobie ustawić wszystkie ustawienia związane z głosem. Jeżeli mnie dobrze słychać, to bardzo dobrze. Jeżeli są jakieś problemy z odbiorem dźwięku, to tutaj można w tych ustawieniach można sobie to poprawić. Podczas dzisiejszego webinarium można zadawać pytania w zakładce Questions. Pan Kamil postara się na wszystkie pytania odpowiadać na bieżąco, aczkolwiek patrząc na frekwencję, co niezmiernie mnie cieszy, bo jest bardzo duża, może się okazać, że nie na wszystkie pytania otrzymają Państwo odpowiedź tutaj na platformie GoToWebinar, więc jeżeli jakieś pytanie pozostanie bez odpowiedzi, na pewno udzielimy tej odpowiedzi po webinarium poprzez e-mail. Ewentualnie zachęcam Państwa do wysłania zapytań dotyczących tematyki naszego dzisiejszego spotkania po zakończeniu tego webinarium na skrzynkę info@drupal.pl. Ja sobie może wyłączę teraz swoją kamerę, tak żeby jeszcze polepszyć widoczność panelu i Państwa webinarium. Zostawiam tylko swój ekran. Dobrze, plan dzisiejszego spotkania wygląda następująco. Jak wiadomo, analiza etapów budowy jest to rozszerzenie dla programu RFM6. Ostatnimi czasy nasz polski oddział przygotował dość dużo materiałów poprzez webinaria, które traktowały na temat różnego rodzaju rozszerzeń oraz samego programu RFM6, naszego flagowego programu. Dzisiaj nie będzie inaczej, również skupiamy się na naszym flagowym programie RFM6 i na nowym rozszerzeniu, którym jest analiza etapów budowy. Nie ukrywam, że jest to bardzo przydatne rozszerzenie, bo dzięki niemu na przykład proces konstrukcyjny, czy to konstrukcji prętowych, powierzchniowych, jest uwzględniony właśnie w programie głównym. Jak wiadomo, pominięcie wpływu procesu konstrukcyjnego może spowodować błędy w obliczeniach modeli całkowitych, a w szczególności jeżeli modelują Państwo budynki wielokondygnacyjne bądź modele są bardzo, bardzo złożone. Jak wiadomo, żeby tych błędów unikać, żeby tych błędów nie powielać, no to dzięki temu rozszerzeniu możemy właśnie analizować wpływy, uwzględniać je aż do etapu wymiarowania naszej konstrukcji, a co najważniejsze, to nasze rozszerzenie jest w pełni zintegrowane i w pełni współpracuje z innymi rozszerzeniami naszego programu RFM6, w szczególności do wymiarowania konstrukcji stalowych, do wymiarowania konstrukcji betonowych, do analizy geotechnicznej oraz do analizy zależnej od czasu. Rozszerzenie do analizy właśnie etapów budowych analizuje konstrukcję na poszczególnych etapach tej konstrukcji za pomocą nieliniowych obliczeń MES. Metoda ta pozwala na uwzględnienie nieliniowości i redystrybucji spowodowanych usunięciem bądź dodaniem jakichś elementów konstrukcyjnych. Tworzony jest układ równań, który w zależności od wprowadzonych ustawień jest modyfikowany i obliczany na poszczególnych właśnie etapach.
Jak Państwu pokażę, może przejdę od razu, łatwiej będzie to pokazać na modelu. Jak wiadomo, nasze rozszerzenie jest integrowane z programem głównym, a to oznacza, że wszystkie dane będziemy definiować w programie głównym. Jest to inne podejście niż to, które było dostępne w naszym poprzedniej wersji oprogramowania RFM5. Tam był moduł dodatkowy, który się nazywał RF Stages. Wprowadzało się do niego dane, następnie one były eksportowane do programu głównego, tam były obliczane i wyniki były również dostępne tylko w programie RF Stages. Nie do końca współpracowało to z naszymi modułami do wymiarowania konstrukcji stalowych i betonowych. Tutaj mamy zupełnie inne podejście. Jest pełna współpraca między rozszerzeniami do wymiarowania i pełna współpraca modelu głównego w programie RFM6 właśnie z tym rozszerzeniem do etapowania budowy. Jakby wprowadzenie danych odbywa się tutaj w dwóch obszarach. Jak widać w pasku nawigatora po lewej stronie mamy te dwa obszary zdefiniowane. Przede wszystkim, żeby je tutaj uzyskać, no to trzeba by było uruchomić nasze rozszerzenie. Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy na nazwę naszego modelu, przechodzimy do zakładki rozszerzenia, no i tutaj mamy w rozszerzeniach do analizy, mamy dostępną analizę etapów budowych CSA. Jeżeli się świeci na zielono, to znaczy, że mają Państwo dostęp do tej analizy w wersji trialowych oprogramowania. Jeżeli mają Państwo taką wersję zarejestrowaną, no to tutaj ta ikonka będzie się świeciła na pomarańczowo. Jeżeli jest czerwona, no to zapraszam do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Pan Leszek bądź pani Ola na pewno przedstawią jakąś sensowną ofertę na zakup tej analizy, a myślę, że warto. Przede wszystkim klikamy również, zaznaczamy, aby był uruchomiony generator kombinacji i klasyfikacja, tak samo jak generator obciążeń. No i ze względu na to, że dzisiaj, znaczy na pierwszym naszym modelu będziemy się zajmować tutaj analizą budynku betonowego, no to uruchamiamy również sobie projektowanie konstrukcji betonowych, tak abym mógł Państwu pokazać właśnie tą współpracę pomiędzy tą analizą a tym projektowaniem. Kiedy mamy już to gotowe, to wtedy po lewej stronie w nawigatorze pojawi nam się tutaj zakładka etapy budowy. Co ważne, wprowadzamy dane w dwóch obszarach. Pierwszy obszar jest to obszar związany z samym modelem, czyli z naszą konstrukcją, a drugi obszar etapów budowy jest dostępny tutaj w przypadkach obciążeń i kombinacji, czyli w pierwszym etapie dodajemy sobie nasze elementy konstrukcyjne, definiujemy sobie poszczególne etapy, a następnie będziemy przypisywać do nich poszczególne przypadki obciążenia. Więc tak, na początek zajmiemy się może naszym modelem. Tutaj mam przygotowany specjalny model na potrzeby naszego webinarium, tak aby sensownie pokazać zastosowanie naszego rozszerzenia. Jest to model budynku wielokondygnacyjnego, betonowego. Składa się tutaj z takiej części bardzo sztywnej klatki schodowej, jest zrobiona ze ścian betonowych o grubości 40 cm. Mamy również zamodelowane płyty, które są utwierdzone w naszej klatce schodowej i podparte są tutaj tymi podatnymi słupami betonowymi o przekroju kwadratowym i boku długości 20 cm. Obliczmy sobie może na początek sam ciężar własny naszego budynku, czyli tych 21 kondygnacji, tak abyśmy sobie mogli zobaczyć siły wewnętrzne naszego występujące w naszym modelu. Puścimy obliczenia, za chwilkę powinniśmy mieć już wyniki dostępne. Dobrze, mamy. I teraz tak, przyglądając się odkształceniom globalnym, tutaj ugięciom, widzimy, że płyty utwierdzone w naszej klatce schodowej jakby wiszą na
na tym rdzeniu betonowym i ciągną go w dół. Tutaj nasze słupy również są bardzo podatne. Co lepsze, to będzie to widać na naszych powierzchniach, jeżeli się przełączymy na momenty zginające. I tutaj widać, że moment zginający właśnie w utwierdzeniu naszej płyty do naszej klatki schodowej się zwiększa wraz z wysokością. Zaczynamy tutaj od poziomu 42, kończymy gdzieś na poziomie 61, czyli jest to wzrost o ponad 33%. A moment w przęśle naszej płyty się zmniejsza od 21 do 15, czyli jest to spadek też gdzieś w granicach około 25%. Jak wiadomo, takie zachowanie nie jest zbyt rzeczywiste, a w rzeczywistości taki budynek jest budowany właśnie etapami. Jak to wygląda? Zapewne doskonale Państwo wiedzą, ale po części postaram się przedstawić jakby zasadę działania naszego rozszerzenia. Wygląda w ten sposób, że w pierwszym etapie jest budowana tutaj ta klatka schodowa, następnie wylewany jest nasz słup betonowy i jest posadawiana, utwierdzana ta klatka jest płyta i posadawiana na naszym słupie. W drugim etapie jest nadbudowana nasza klatka schodowa, nadlewany jest słup i jest wylewana nasza płyta. Co ważne, to kolejny etap jest budowany praktycznie jeden po drugim w bardzo podobny sposób. Taki proces powoduje pewien efekt, który się nazywa efektem skracania słupów, ze względu właśnie na to, że te słupy przy każdym etapie, one ulegają skracaniu poprzez siłę ściskającą, która w nich występuje. A to oznacza, że w momencie, kiedy kolejny etap jest tworzony, jest budowany, to ten słup jest nadlewany, czyli każda długość tego słupa zbudowanego wyżej od tego poniżej jest ciut dłuższa, a spowodowane jest to tym, że w procesie budowlanym pilnujemy, aby ta płyta zawsze była zbudowana w poziomie. No, w związku z tym właśnie nasze oprogramowanie i nasza analiza do etapów budowy właśnie rozwiązuje nasze problemy związane właśnie z tym efektem skracania słupów. Dobrze, skoro mamy włączone już rozszerzenie, to przeprowadzę teraz Państwa przez tą analizę, w jaki sposób ją przeprowadzić. Ze względu na to, że mamy tutaj 21 kondygnacji, już wcześniej pozwoliłem sobie przygotować 16 z nich. Przejdźmy sobie zatem do etapów budowy, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy, edytuj i otwiera nam się nasze okno dialogowe dotyczące etapów budowy. Tutaj po lewej stronie mamy wyszczególnione nasze etapy. Są ponumerowane kolejno, etap budowy od 1 do 16. Jest nasz etap początkowy i są wszystkie kolejne. Co ważne, jest tutaj informacja również, że etap budowy numer 2 bądź numer 3 jest kolejnym etapem po etapie budowy właśnie 2. Etap budowy numer 8 jest kolejnym etapem budowy po etapie numer 7. Te dane można oczywiście zmieniać. Zależy się od tego, jaką konstrukcję Państwo mają, to tutaj w tym okienku kontynuuj na etapie budowy. Jeżeli tworzymy sobie nowy etap budowy, to możemy wybrać, że on stanem początkowym naszego etapu jest inny niż ten od razu przed nim. Kolejna rzecz to zmiana w stosunku do poprzedniego etapu budowy. Tutaj zaznaczamy nasze elementy konstrukcyjne, które wprowadzamy do kolejnego etapu, czyli jeżeli nadbudowujemy naszą konstrukcję i w kolejnym etapie wylewamy słup, wylewamy płytę, tworzymy jakieś ściany, więc dodajemy sobie pręty, powierzchnię, możemy sobie dodać jakieś podpory węzłowe, liniowe bądź przeguby. Pojawiają nam się wtedy dodatkowe zakładki, w których możemy właśnie definiować nasze pręty oraz nasze powierzchnie, o które dany etap się rozszerza.
Mamy również tutaj czasy, czyli analizę zależą od czasu. Na dzień dzisiejszy jest to wyszarzałe, ponieważ jesteśmy jakby na etapie opracowywania tego rozszerzenia i za jakiś czas pojawi się opcja, aby można było dany etap budowy analizować również w analizie zależnej od czasu. Jak już będzie to dostępne, przypuszczam, że zorganizujemy jakieś dodatkowe webinarium, które będzie stricte traktowało tutaj to zagadnienie. Dobrze, więc tak, zróbmy sobie nasze kolejne etapy, czyli jeżeli skończyliśmy na etapie 16, to stwórzmy sobie nowy etap. Będzie to etap 17, jest to etap kolejny po etapie 16. Ze względu na to, że on jest skopiowany z wcześniejszych, to już mamy zaznaczone pręty i powierzchnie, ale musimy je wprowadzić. Przechodzimy do zakładki pręty. Tutaj w zakładce pręty możemy sobie dodać pręt, który chcemy dodać do danego etapu. I teraz, co ważniejsze, jeżeli dany pręt już występuje w etapie wcześniejszym, no to go nie dodamy do następnego etapu. Tak jak tutaj mamy etap budowy 16, na kondygnacji 16, ona już została stworzona na tym etapie budowy, więc ten pręt jest nieaktywny do dodania, ale nadbudowujemy nad nim, czyli pręt numer 17 na etapie budowy 17, więc zaznaczamy sobie ten pręt i go możemy dodać. Tutaj mamy dostępną opcję modyfikuj właściwości prętów. Na potrzeby akurat tego modelu nie będę pokazywał, na czym to polega, ale na szybko możemy to przeklikać. Jeżeli dany pręt, czyli tutaj wybierzemy sobie nasz pręt 17, uległ jakiejś modyfikacji względem poprzedniego etapu, no to musimy sobie zaznaczyć, jaka to była modyfikacja. Mamy dostępne trzy, czyli na przykład dodaliśmy przegub na końcu bądź na początku pręta albo jakąś podporę. Otrzymujemy początkową wartość i następnie możemy wprowadzić tą modyfikację, czyli możemy dodać nowy przegub prętowy z zaznaczeniem jakichś innych zwolnień, które wystąpiły nam w tym etapie. Dobrze, mamy nasz pręt 17 dodany do etapu budowy 17. Musimy teraz dodać jeszcze powierzchnię. Działa to w ten sam sposób jak z prętami, czyli naszej powierzchni, na przykład tej niżej, nie jesteśmy już w stanie dodać. Dodajemy powierzchnię naszej płyty oraz część naszej klatki schodowej, która jest na kondygnacji 17. I mamy etap budowy 17 zdefiniowany. Stwórzmy sobie pozostałe etapy, czyli do 21. Przejdziemy sobie teraz do etapu numer 18, więc musimy zaznaczyć nasz pręt 18 i powierzchnię poniżej kondygnacji 18. Nie jesteśmy w stanie zaznaczyć, jak widać, ponieważ one są dodane do etapu budowy 17, ale powierzchnię z kondygnacji 18 już jak najbardziej. Następny etap budowy 19, to już tutaj wiem, że pręt będzie miał numer 19, ponieważ tak w modelu ponumerowałem te pręty, żeby odpowiadały naszym etapom, więc przyspieszę to i od razu mogę wprowadzić z palca tutaj numery prętów, ale powierzchnię już musielibyśmy sobie zaznaczyć. Więc dla kondygnacji, jak mówię, 18, 19, 18 nie zaznaczamy, zaznaczamy sobie tą powyżej. Teraz dla etapu budowy 20 zaznaczamy tą wyższą kondygnację. I dla ostatniego etapu ostatnią. Dobrze. Więc od strony modelu mamy nasze etapy już zdefiniowane. Możemy sobie to przeklikać w formie graficznej, jak to wygląda. Tutaj w liście rozwijanej również mamy wyszczególnione nasze etapy, więc możemy je sobie prosto w formie graficznej szybko przeklikać. Mamy tutaj nasz etap pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, aż do samej góry, czyli widać, że konstrukcja nam rośnie w taki sam sposób, jak poprzedni etap. Tak, jak powinno być. Dobrze. Przejdźmy może jeszcze do
tego etapu budowy numer jeden, bo może wspomnę o tym, że jak widać na etapie pierwszym poza naszym słupem, powierzchnią i klatką schodową, mamy tutaj również podpory liniowe oraz podpory węzłowe. Je również trzeba dodać do tego etapu, tak że są zaznaczone podpory węzłowe i podpory liniowe i są w tym etapie one ujęte. Dobrze, przejdziemy sobie zatem do naszego etapowania od strony przypadków obciążeń kombinacji. Może pokrótce pokażę, jakimi obciążeniami tutaj będziemy operować. Jest to podstawowy ciężar własny budynku oraz dodałem tutaj jeszcze obciążenie użytkowe, które jest przyłożone o wartości 3 kN na każdej kondygnacji, na każdą z tych płyt. Przejdźmy sobie zatem do przypadku obciążeń kombinacji na etapach budowy. Pojawia nam się okno dialogowe z edycji przypadków i obciążeń i tutaj mamy już zdefiniowane nasze 21 etapów. W tym oknie dialogowym, jak widać, możemy decydować o tym, który typ analizy będziemy uwzględniać w tych przypadkach. Aktualnie jest zaznaczone kombinacji obciążeń. Jest to typ oparty na obliczeniach nieliniowych. Inna metoda są to przypadki obciążeń, kombinacje wyników. Jest to obliczanie na bazie metody liniowej wykorzystującej superpozycję. Jest oparta na kilku specjalnych algorytmach, z tym, że jest to wyszarzałe, ponieważ ta metoda, ten typ obliczeń liniowy jest jeszcze w fazie rozwoju, będzie dodany za niedługo, ale i tak biorąc pod uwagę naszą konstrukcję, no to metoda nieliniowa jest jak najbardziej poprawna. Tak samo tutaj mamy analizę zależą od czasu, ona jest skorelowana, tak jak mówiłem wcześniej, z etapami budowy od strony konstrukcji, to też będzie dostępne za niedługo i przejdziemy sobie w takim przypadku do zakładki przypadki obciążeń. Tutaj możemy przypisać odpowiedni przypadek ciężaru własnego do etapu budowy numer 1. I jeżeli zaznaczymy dla tego przypadku obciążenia, że jest stały, to program automatycznie będzie go dodawał do każdego kolejnego etapu. Użytkownik, czyli Państwo nie będą musieli jakby pamiętać o tym, aby dodawać ten ciężar własny do każdego kolejnego etapu. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli przeklikamy sobie każdy kolejny przypadek, no to ten ciężar własny tutaj już mamy dodane. Gdybyśmy sobie go zaznaczyli jako niestały, no to on tutaj jest wyszarzały, czyli jest nieaktywny. Dobrze, teraz przejdziemy sobie do naszego ostatniego etapu budowy i w naszym ostatnim etapie budowy dodamy sobie nasz przypadek obciążenia użytkowy. Wiadomo, że jest to bardzo uproszczony model. W momencie, kiedy budujemy tego typu budynek, no to nie operujemy tylko i wyłącznie ciężarem własnym. Kiedy konstrukcja jest już gotowa, to przecież dochodzą nam jeszcze obciążenia od wiatru, od śniegu, ale ze względu na potrzeby dzisiejszego webinarium nie będziemy analizować aż tak wielu przypadków, ze względu na to, żeby też ograniczyć czas potrzebny na obliczenia. Kiedy mamy już nasze przypadki obciążenia przypisane do danego etapu budowy, przechodzimy sobie na zakładkę główną i musimy pamiętać, aby wygenerować kombinację według kombinacji dla warunków projektowych. Czyli zaznaczamy sobie tutaj tą opcję i możemy wejść w dodatkowe ustawienia i pamiętać o tym, aby kombinatoryka była uwzględniona tylko dla etapów budowy. To oznacza, że wtedy w kombinacji oddziaływań tworzą nam się kombinacje
Właśnie od etapów budowy. Tutaj mamy dwie kombinacje, kombinacja pierwsza i druga właśnie od naszych przypadków stałego i użytkowego, a te szare kombinacje są to kombinacje pomocnicze. Jak to wygląda? Wiadomo, że jeżeli chcemy dojść do naszego etapu budowy numer 21, dla którego zdefiniowaliśmy nasze przypadki obciążenia, to program i tak musi policzyć po drodze wszystkie kombinacje, wszystkie etapy budowy, które są wcześniej i stworzone są właśnie po to te kombinacje tutaj pomocnicze. Ponadto, poza tym, że zostały one utworzone automatycznie, możemy sobie stworzyć taką kombinację obciążenia ręcznie. Jeżeli jesteśmy tutaj w tej zakładce kombinacji obciążeń, możemy sobie stworzyć taką kombinację, na przykład kombinację obciążenia 23. Ustawiamy dla niej typ analizy statyczną i geometrycznie liniową, czyli żeby była taka sama jak dla naszych pozostałych przypadków. I co ważne, musimy uwzględnić etap budowy. Na przykład uwzględnimy sobie, że nasza kombinacja będzie gdzieś uwzględniała środkowy etap budowy, czyli możemy na przykład ją ulokować w etapie budowy numer 10 i musimy uwzględnić stan początkowy, czyli musimy wskazać w tej kombinacji, która kombinacja była stanem początkowym, czyli która była wcześniej. Etap budowy numer 9 był przed etapem 10 i tak zdefiniowana kombinacja jest poprawna. Dobrze, kliknijmy sobie OK i sprawdźmy dla naszej kombinacji numer 2, jak wyglądają wyniki z obliczenia naszych etapów budowy. Klikamy OK. Jak Państwo wiedzą, program FM6 jest oparty o wielomódkowości naszych procesów obliczeniowych i ze względu na to, że ta wielowątkowość pozwala na obliczenie kilku kombinacji jednocześnie. Tutaj, jeżeli chodzi o etapowanie, takiej możliwości nie ma. Ze względu na to, że program musi jednak policzyć te kombinacje osobno, ponieważ każda kombinacja wcześniejsza determinuje wyniki tej kombinacji późniejszej i tak dalej, więc program nie może tego obliczyć w sposób losowy, więc oczekiwanie na wyniki troszeczkę może wydłużyć nasz czas obliczeniowy. Dobrze, i mamy nasze wyniki dla analizy statycznej. Może przejdę sobie do okna sąsiadującego w pionie, to sobie zmniejszymy. To nam nie będzie potrzebne. I jeszcze raz sobie wejdźmy sąsiadujące w pionie i zobaczmy, jak to wyglądało na początku. Kiedy tutaj otwieram nasz model, który obliczyliśmy dla ciężaru własnego na samym początku, to widać, jakie mamy różnice, jeżeli chodzi o momenty zginające. Tu jest nasz model z etapami budowy. Jak widać, ten moment zginający płyty w utwierdzeniu do klatki schodowej jest już bardzo zbliżony. Ta różnica jest nieznaczna na poziomie 10-11%. Tak samo momenty zginające w przęśle płyty są gdzieś również zbliżone na poziomie gdzieś około 5 kilonewtonów, więc to też jest różnica gdzieś w granicach około 10%. Tutaj te różnice były znacznie większe, tutaj było 33 w utwierdzeniu i około 25 w przęśle. Jeżeli chodzi o same ugięcia, to również pokażę, jak to teraz wygląda. Dla analizy statycznej i tutaj mamy dla naszej analizy bez etapowania.
Dobrze, jak widać, rozkład przede wszystkim tych momentów zginających już jest bardziej realistyczny niż ten, który był obliczony na samym początku. Odkształcenia są równoważone właśnie podczas tego procesu budowy. Te obciążenia są przyłożone jakby od razu w tym samym momencie, więc te wyniki, które są nam przedstawione, zdecydowanie bardziej są zbliżone prawdzie niż to, co widzieliśmy na początku. Zmniejszę sobie teraz widoczność tego pierwszego modelu i przejdźmy sobie do wymiarowania konstrukcji betonowej. Tutaj możemy sobie przejść do projektowania konstrukcji betonowej. Dane wejściowe już miałem przygotowane wcześniej, więc po prostu włączę obliczenia. Po to, żeby pokazać Państwu, w jaki sposób wygląda integracja naszego rozszerzenia do analizy etapów budowy z pozostałymi. Aha, mamy tutaj informację, że nasza kombinacja tworzona jest pusta. To jest błąd, który bardzo szybko możemy naprawić. Przejdziemy sobie do etapów budowy. Nie przypisaliśmy dla naszego obciążenia, naszej kombinacji 23, nie przypisaliśmy żadnego przypadku. Przejdźmy sobie na ciężar własny. Tutaj musimy oczywiście zmienić współczynnik na 35. OK. I teraz możemy przeliczyć naszą konstrukcję betonową. On sobie teraz dolicza wszystkie pozostałe brakujące przypadki z etapów budowy, czyli do miejsca, gdzie zdefiniowaliśmy naszą kombinację dla etapu budowy numer 10. I zaraz przyjrzymy się, jak to wygląda na jakimś przykładzie wynikowym. Sprawdzimy na przykład na zbrojeniu podłużnym. Zaraz sobie je uruchomimy, tylko się wyniki nam wyświetlą. Z reguły obliczenia nie trwają aż tak długo. Może się to wydawać trochę mylące. Tak naprawdę streaming naszego webinarium też ogranicza możliwości komputera, na którym pracuję. W związku z tym myślę, że same obliczenia u Państwa na komputerach byłyby znacznie, znacznie szybsze. Przejdźmy sobie zatem do wyświetlania wyników naszego zbrojenia. Wyłączmy sobie powierzchnię. I w szczególności dobrze to widać w naszej tabeli wynikowej, kiedy w konstrukcji, projektowania konstrukcji betonowych przejdziemy sobie na zbrojenie na powierzchniach. Tutaj mamy informację, że dla naszego etapu budowy numer 10 mamy wyniki dla naszej kombinacji numer 23, która została utworzona przez nas ręcznie. Tutaj jest dodatkowo jeszcze wartość zbrojenia podłużnego dla etapu budowy numer 21, dla której została stworzona automatycznie kombinacja numer 2. Wygląda to w ten sposób, że jak sobie przejdziemy na tą kombinację, to będziemy mieli wyniki tutaj jakby zbrojenia podłużnego we wszystkich kondygnacjach naszego budynku. Także jest to pełna współpraca pomiędzy tymi dwoma rozszerzeniami. Możemy sobie wyświetlić graficznie nasz etap budowy numer 10, tak jak było to wcześniej pokazane, w jaki sposób wygląda nasze zbrojenie. Gdy na przykład wybiorę etap budowy, dajmy na to 14, dla którego nie definiowałem kombinacji, no to wiadomo, że wyniki są puste. Dobrze, więc jeżeli chodzi o nasz model płyty betonowej, no to mamy go omówiony. Pokażę teraz Państwu inne zastosowanie naszego rozszerzenia. Mamy tutaj również model betonowy, raczej urywek jakiegoś większego układu. Załóżmy sobie tak hipotetycznie, że jest to
część jakiejś galerii handlowej. Mamy tutaj zamodelowane słupy betonowe o wysokości 7 metrów. Między słupami mamy płytę betonową. Słupy, z tego co wiem, to są o grubości 30 centymetrów. Płyta również ma 30 centymetrów grubości. I hipotetycznie załóżmy, że nasz budynek czy taka konstrukcja już stoi i na jakimś tam etapie inwestor powiedział, że jednak trzeba poszerzyć to przejście na dole, że jest zbyt wąskie. Będzie się to wiązało oczywiście z usunięciem tych słupów betonowych i trzeba byłoby zastosować jakąś inną konstrukcję sporczą. Dajmy na to, że utworzymy sobie konstrukcję sporczą stalową, no, słupy stalowe z jednej, z drugiej strony. I na jakichś dźwigarach, które będą podtrzymywać naszą płytę betonową. Ja już sobie wcześniej przygotowałem cały model, ponieważ, tak jak wspominałem wcześniej, ważne jest to, aby wszystkie dane były wprowadzone właśnie w modelu głównym. Już nie ma, tak jak było w FM5, modułów dodatkowych, gdzie wprowadzaliśmy dane do modułu i one nie musiały być wprowadzone jakby do programu głównego. Tutaj wszystko wprowadzamy do programu głównego, a następnie w oknach dialogowych danego rozszerzenia wybieramy poszczególne opcje, elementy konstrukcyjne, które mają być analizowane na danym etapie budowy. Zerknijmy sobie może, jeżeli mam dostępne, ale chyba nie, nie mam dostępnych wyników, muszę Państwu uwierzyć na słowo. W momencie, kiedy analizowałem ten model, to będziemy jakby opierać się o nasze zbrojenie niezapewnione w tych płytach. Dla takiego układu mamy tutaj tak zazwyczaj tą płytę, że nasze zbrojenie niezapewnione, niepokryte jest na poziomie 0. I teraz stwórzmy sobie w takim wypadku naszą konstrukcję stalową. Jak już wspomniałem wcześniej, ja ją już mam utworzoną. Utworzyłem ją ze słupów o profilu HA200. Tak samo jest utworzony tutaj ten dźwigar ze słupów HA200. Słup ten ma na końcu słupa zastosowany przegub prętowy. Nasze dźwigary również są poprzez przeguby przymocowane do tych belek betonowych. Jest zastosowany tutaj mimośród. Zaraz go Państwu pokażę. Weźmy sobie nasz pręt. Mamy tutaj zastosowane mimośrody, tak aby nasz dźwigar się znajdował dokładnie pod płytą betonową, czyli nasza dolna krawędź płyty betonowej leży na górnym pasie naszego profilu HA200. I ponadto zastosowane są również tutaj przeguby liniowe. Ze względu na to, że wiadomo, płyta została zbudowana wcześniej, nasze dźwigary zostały dodane w późniejszym etapie, więc zakładamy sobie, że nie wszystkie siły z tej płyty będą przenoszone właśnie na ten dźwigar. Przeniesiemy tylko siły pionowe właśnie w dodatnim kierunku Z. No i taki przegub liniowy mamy tutaj utworzone. Mamy wszystkie warunki i dodatkowo mamy wprowadzoną tą nieliniowość, czyli utwierdzenie przy dodatniej VZ. Dobrze. Jeżeli chodzi o model, to chyba mamy omówione wszystko. Przejrzyjmy jeszcze sobie obciążenia. Mamy przypadek obciążenia ciężaru własnego. Dodałem jeszcze obciążenia stałe na płytę oraz mamy jakieś dodatkowe obciążenia użytkowe również przyłożone do tej płyty. Więc stwórzmy sobie teraz odpowiednie etapy. Czyli tak jak wspomniałem, mamy taką sytuację, że chcemy poszerzyć to przejście, czyli chcemy
zbudować naszą konstrukcję spoczną stalową, a potem usunąć te słupy. Przejdziemy sobie zatem do etapów budowy. Tutaj te etapy usunę i stworzymy je sobie jeszcze raz od samego początku. Czyli tworzymy sobie trzy etapy. Pierwszy etap to będzie nasz etap początkowy, w którym się będzie znajdowała nasza pierwotna konstrukcja, czyli będziemy mieli tam pręty betonowe, nasze dwie powierzchnie i posiadamy tam podpory węzłowe pod tymi słupami betonowymi. Tworzymy sobie, definiujemy nasze pręty, czyli ustalamy te pręty betonowe, te i te. Następnie dodamy sobie nasze dwie powierzchnie, pierwszą i drugą. I nasze podpory węzłowe zdefiniujemy, które się znajdują pod słupami, czyli te. Dobrze, pierwszy etap budowy mamy zrobiony. W kolejnym etapie dodajemy sobie naszą konstrukcję stalową, czyli tutaj dodaliśmy pręty, nie stworzyliśmy żadnej powierzchni, dodaliśmy podpory węzłowe właśnie pod tymi słupami i dodaliśmy nasz przegub liniowy. Więc definiujemy sobie najpierw pręty. Jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli mamy zaznaczone pręty w etapie budowy wcześniejszym, wystarczy, że przeciągnę sobie przez cały model, zaznaczą się tylko te, które są nieaktywne, więc zaznaczają nam się tylko nasze pręty stalowe. Podpory węzłowe musimy dodać tylko te dwie. A jeżeli chodzi o przeguby liniowe, to tutaj jest taka opcja, że można zaznaczyć wszystkie. W tym miejscu mamy zaznaczone aktywne, czyli przeguby liniowe, które już są zaznaczone w poprzednich etapach budowy. Jeżeli nie mamy tutaj żadnych zaznaczonych, żadnych wpisów, to oznacza, że w poprzednim etapie budowy nie mamy aktywnych żadnych przegubów liniowych. Jeżeli zaznaczę sobie wszystkie, to zaznaczą mi się tylko te, które teraz istnieją, które są zadane w modelu głównym. Jeżeli będę wiedział, że nie chcę, aby były wszystkie analizowane na następnych etapach budowy, no to wtedy je muszę wybrać ręcznie. No ale tutaj w tym wypadku jest to nasz ostatni etap, trzeci, więc dodamy sobie, że są wszystkie. Jeszcze sobie to sprawdzę, tylko czy dobrze mamy wszystko zadane. W kolejnym etapie mamy te przeguby liniowe wszystkie zaznaczone. Dobrze i możemy przejść do naszego kolejnego etapu budowy, jaki jest etap trzeci. Tutaj w tym etapie usuwamy te dwa słupy betonowe, czyli zaznaczamy pręty, przechodzimy do prętów i ze względu na to, że one są zaznaczone w etapie budowym pierwszym, to w tym etapie musimy je dezaktywować, czyli zaznaczamy tutaj tą opcję i wybieramy nasze dwa słupy. OK. Tak usuwamy nasze wyniki, które były wcześniej zapisane i teraz możemy sobie graficznie zobaczyć, co tak naprawdę udało nam się stworzyć w poszczególnych etapach. Tutaj mamy nasz oryginalny wygląd naszej konstrukcji. Następnie dodajemy do niej naszą konstrukcję stalową i w kolejnym etapie usuwamy nasze słupy betonowe. Przejdziemy sobie zatem teraz do przypadków obciążeń kombinacji. Tutaj dla etapu budowy pierwszego wybierzemy sobie wszystkie trzy nasze przypadki obciążenia. Zaznaczamy oczywiście ciężar stały jako stałe. Nasze obciążenie użytkowe nie jest stałe, więc w kolejnym etapie ono jest nieaktywne. Aktywne są tylko ciężar stały. I w naszym kolejnym, ostatnim etapie trzecim ten ciężar użytkowy również go dodajemy. Teraz musimy wygenerować kombinatorykę, czyli robimy to dla etapu pierwszego. Mamy uwzględnione etapy budowy i robimy to również dla etapu trzeciego, czyli tworzymy kombinatorykę. Etapy budowy są uwzględnione. Sprawdźmy teraz kombinację i nasze kombinacje oddziaływań. Utworzyła się nam kombinacja numer 5, czyli nasza kombinacja pomocnicza dla etapu budowy numer 2.
Jeżeli będziemy obliczać teraz etap budowy trzeci, no to program automatycznie najpierw policzy kombinatorykę z etapu budowy numer 1, potem przejdzie do kombinacji obciążeń numer 5 i obliczy tą kombinację dla etapu budowy numer 2, a potem przejdzie do kombinacji numer 3 i 4, aby obliczyć tą kombinatorykę dla etapu budowy numer 3. Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o nasze etapy budowy pod kątem kombinatoryki dla tego modelu, to mamy wszystko wprowadzone. Ponadto będziemy analizować nasz model, wymiarować go i pod kątem projektowania konstrukcji stalowych, jak i betonowych, więc od razu możemy to zrobić. Przejdźmy sobie do projektowania naszych konstrukcji stalowych. Tutaj do wymiarowania już wstępnie ustawiłem wszystkie dane, czyli w konfigurację stanu granicznego nośności utworzyłem dla naszych dźwigarów i nie będę dla nich przeprowadzał obliczenia stateczności. Dla naszego słupa przypisałem nasze dwa słupy stalowe i dla nich jak najbardziej przeprowadzimy sobie obliczenia stateczności. Ponadto dla naszych słupów w edycji pręta musimy zaznaczyć długości efektywne. Mamy tutaj ustawione długości efektywne, podpory węzłowe są zdefiniowane tak samo jak i współczynnik długości efektywnych, więc możemy przeprowadzić obliczenia w projektowaniu konstrukcji stalowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, nasza kombinatoryka wygląda w ten sposób, że najpierw liczymy dla etapu budowy numer 1, potem jest etap numer 2, kombinacja numer 5 i na samym końcu kombinatoryka dla etapu budowy numer 3. Tutaj wyskoczył nam jakiś błąd, ale tym się nie przejmujemy. I jak widać, mamy wyniki dla naszej konstrukcji stalowej. Jest tutaj wyszczególniony etap budowy numer 3, czyli ten, dla którego zadaliśmy odpowiednią kombinatorykę. Stopień wykorzystania warunków projektowych mamy spełniony. Jak widać, jest ta współpraca pomiędzy dwoma rozszerzeniami. Jeżeli konstrukcja stalowa jest w porządku, to przejdźmy sobie teraz do obliczania naszej konstrukcji betonowej. Te dane wyjściowe również miałem wcześniej przygotowane. Dolicza nam teraz tylko sam beton, ponieważ tą kombinatorykę dla etapu budowy już mieliśmy policzoną wcześniej, więc tutaj od razu dostaniemy wyniki. I tak jak wspomniałem, za pierwszym razem, kiedy obliczałem ten model bez tej konstrukcji stalowej, nasze zbrojenie niezapewnione dla zbrojenia podłużnym było na poziomie 0. Teraz mamy już jakiś wynik na poziomie prawie 10 cm na metr. No więc jaki wniosek się z tego nasuwa? W zasadzie prosty. Bez naszego rozszerzenia bardzo łatwo jest ewentualnie popełnić niewymuszone błędy. Gdybyśmy analizowali naszą konstrukcję właśnie z uwzględnieniem rozszerzenia do etapu budowy, otrzymany wynik informuje nas, że musielibyśmy w tym wypadku zmienić naszą konstrukcję. Musielibyśmy wymyślić pod kątem inżynierskim jakieś inne rozwiązanie, które by spowodowało, że w tym miejscu nie dochodziłoby do takiej sytuacji, gdzie mogłyby wystąpić jakieś zarysowania, gdzie nie jesteśmy w stanie już dozbroić naszej płyty betonowej ze względu na to, że ona już jest stworzona, ona już jest gdzieś zbudowana, więc nie dodamy tego zbrojenia. W tym wypadku musielibyśmy przemyśleć nad jakąś zmianą tej konstrukcji stalowej, a jeżeli ten budynek jeszcze nie jest wybudowany, a już na etapie projektowania wiemy, że inwestor gdzieś wprowadził jakąś zmianę, kiedy mamy już projekt gotowy, to musimy coś przeprojektować. W takim wypadku możemy za pomocą naszego rozszerzenia w prosty sposób obliczyć ewentualne
obliczy naszą konstrukcję pod kątem właśnie wymiarowania stali i betonu. Otrzymany wynik jesteśmy w stanie jeszcze poprawić, czyli możemy sobie dozbroić tutaj tą część i w taki sposób przystąpić do etapu budowy. W tym wypadku, jeżeli ten budynek stoi, no to musimy wymyślić jakieś inne rozwiązanie. Mogę coś zaproponować, jeżeli chodzi o potrzebę naszego webinarium. Tutaj w tym wypadku akurat problem wynika z tego, że to niezapewnione zwolnienie się znajduje tutaj pod tym słupem, więc możemy na przykład zmienić przekrój naszego dźwigara. Przejdźmy sobie zatem do naszej konstrukcji. Zaznaczmy sobie nasze pręty. Zedytujmy. Przygotowałem sobie wcześniej już taki przekrój spawany. Średnik tego przekroju ma 30 cm, więc założyłem, że nasza płyta betonowa zostanie wsadzona tutaj w nasz przekrój stalowy. Może to być oczywiście jakiś przekrój w formie U zamkniętego, nie musi to być dwuteowy. Oczywiście usuniemy sobie wyniki, więc mamy nasz przekrój zrobiony. Ze względu na to, że chcemy, aby nasza płyta się znajdowała w środku tego przekroju, to musielibyśmy jeszcze dla tych prętów usunąć mimośród. Nie zaznaczyły mi się wszystkie. Mamy trzy. Tak. Raz. Trzy. Usuńmy sobie nasz mimośród. Pamiętajmy również o tym, że mamy tutaj nasz przegub liniowy. Nasz przegub liniowy możemy sobie w takim wypadku też edytować, czyli możemy go usunąć. Ok. On tutaj oczywiście zostaje cały czas zdefiniowany, ale jest nieużywany, ponieważ się podświetla na niebiesko. Jeżeli jakiś przekrój bądź przegub jest używany w programie, no to on się podświetla wtedy na czarno. Jeżeli jest podświetlony na niebiesko, to znaczy, że jest zdefiniowany, ale nie jest używany aktualnie w modelu. Więc tak, mamy przekrój zmieniony, mamy mimośrody usunięte, mamy przegub liniowy usunięty. Przeliczmy sobie jeszcze raz zatem nasz beton. Dobrze, i otrzymaliśmy wyniki już bardzo satysfakcjonujące. Nasze zbrojenie niezapomniane jest już na poziomie około pół milimetra na metr. Zastosowane są oczywiście tutaj dogęszczenia tej siatki, więc wynik już jest bardzo, bardzo realistyczny. Dobrze, więc mamy ten model omówiony. Jak już wspomniałem, nasze rozszerzenie bardzo pomaga w tego typu konstrukcjach, bardzo jest przydatne, jeżeli mamy jakąś konstrukcję, w której będziemy musieli dokonywać albo na etapie budowy jakichś zmian, bądź już kiedy ta konstrukcja została wybudowana, no to właśnie zastosowanie tego typu rozwiązania bardzo ułatwi sprawę Państwu jako projektantom, jako inżynierom. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, więc z tego miejsca zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych serwisów internetowych online.
Mają Państwo tam dostęp do szerokiej bazy wiedzy, do naszych artykułów technicznych. Obydwa modele, na których pracowałem podczas tego webinarium, będą dostępne w panelu webinarium do wstęp do analizy etapów budowy. Można je pobrać, można sobie samemu to przepracować, przeanalizować. Zapraszam do odwiedzenia naszej zakładki GeoZone, gdzie mamy narzędzie online do określenia obciążenia charakterystycznego dla strefy obciążenia śniegiem bądź wiatrem. Na naszym kanale YouTube pojawi się nagranie z tego webinarium już za kilka dni. Można ściągnąć oczywiście 90-dniową wersję trialową naszego programowania, zarówno RFM5, jak i RFM6, tak aby samemu popróbować zmierzyć się z tym programem, co naprawdę nie jest trudne. A jeżeli spełnią Państwa oczekiwania, no to zapraszam do kontaktu z naszym działem sprzedaży. Pani prezes i pan Leszek Mrowiec na pewno przygotują dla Państwa jakąś satysfakcjonującą ofertę, tak żebyśmy się mogli związać biznesowo w przyszłości. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia na następnym naszym webinarium.